Cześć wszystkim, witajcie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku kolejna część z pracy nad multivanem. Co będziemy dzisiaj robić? Zacznę pracę przede wszystkim od tego, żeby wyciąć, rozwiercić przede wszystkim to nadkole zewnętrzne i będzie mi do tego potrzebne wyczyszczenie od środka tego zabezpieczenia po to, żebym widział łączenie tego nadkola z dwóch stron, zewnętrznej części z wewnętrzną częścią, po to, żebym później mógł to sobie rozpołowić po prostu dwie części. Dlatego teraz na timelapsie zobaczycie, jak sobie zaczynam od czyszczenia tej wewnętrznej części, żebym miał lepszą widoczność. Następnie zobaczycie, jak sobie tutaj rozwiercam te zgrzewy po to, żeby te nadkole zewnętrzne ściągnąć. I w międzyczasie coś będę opowiadał, może, a może nie. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down poszycie wewnętrzne włóknika wewnętrznego. Taki to oto się widok ukazał. Praktycznie no pół samochodu nie ma, nie? Następnym krokiem moim jest przede wszystkim zajęcie się dobudowaniem tego elementu, ponieważ jak dojdzie mi tutaj ten sierp, no to muszę się skupić jednak na tej stronie, żeby tutaj wszystko było zrobione, a przynajmniej większość, żeby już później nie mieć z tą częścią problemu. I tak naprawdę to tyle. Zobaczmy sobie, jak ten sierp będzie nam pasował. Nie no, kurwa stary. Miód. Miodzie, no pracy tu jest dużo, dużo, dużo pracy. Ok, to w pierwszej kolejności postaram się dorobić ten kawałek tutaj, nie? Czyli tutaj ten coś takiego jak z tamtej strony. I jak ja to zrobię? Otóż wykorzystam ten sam wzornik, co z poprzedniej strony, tylko że odwrócę go z drugiej strony, na drugą stronę go odwrócę. I tutaj tak. Tutaj mam zagięty ten rancik, który idzie tutaj. Tą linię, która tutaj się mieści. Oczywiście muszę tutaj jeszcze wyszlifować i dorobić tą blaszkę, którą wspominałem w wcześniejszym odcinku. Ale jak już sobie zrobię na wymiar tą blaszkę, bo muszę troszkę, muszę przyłożyć to do blachy, odrysować. Tylko troszeczkę szerzej odrysuję. Losing time, I'm
fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Dlatego, że tutaj jest właśnie wycięte więcej i wydaje mi się, że jak zrobię na ten wymiar, to może być za mało, a nie chciałoby mi się drugi raz tego robić, więc wolę po prostu z zapasem sobie to zrobić i tyle. I taki tego morał. A więc moi kochani widzowie, zobaczcie jak to wygląda. Tylko wezmę światełko. Popatrzcie. Czy to nie wygląda pięknie? Im dalej w las, tym gorzej. Tutaj ten element zostanie wymieniony, ten zostanie naprawiony. No i co? I tyle, no co, co mam więcej wam mówić? Chciałoby się coś tutaj ponagrywać więcej. I grew up in a place where they told you what to chase. Told you how to run the race. Every move was on the page. But I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. Wyczyszczone, ale się mi zeszło z tym. Teraz sobie dorobię tutaj taką blaszkę, która będzie wyglądała coś w stylu tego, żeby mi ta reperaturka punktowo na tym się trzymała, na tym się będzie punktowo trzymała, na tym się punktowo będzie trzymała i tu się będzie trzymała na ciągłym spawie i to spowoduje, że to będzie silne. No i mamy taki oto kawałeczek. Ładny. O, mi się też podoba bardzo. Stało mi to wyczyścić. Wyczyszczę sobie to zaraz i będę tutaj spawał już ten element, do którego będziemy spawać reperaturkę. Więc jest progres. Bardzo dużo mi to czasu zajęło. Po prostu musiałem to poprawić. Niestety poprawianie po kimś trwa dwa razy dłużej, bo musimy coś. A few moments later. Naprawić, można powiedzieć. Musimy przywrócić do stanu sprzed naprawy. I dopiero to naprawić, więc kurwa jest srogo, nie? Mamy przygotowany tutaj reperaturek. Mamy reperaturkę. Tak jak ma iść na wysokość. I ona jest tutaj na jednym morsie i na drugim morsie się tutaj trzyma. Po to, żeby nie uciekło, prawda? Tutaj tak samo jest linia, jak to będzie w ten sposób i będzie też zachodzić pod tutaj ten element. I mamy reperatureczkę taką, która ma już wywiercone otwory. Tutaj mamy poczyszczone wszystko. Tu jeszcze muszę zapodkładować to takim podkładem spawalniczym. I tutaj też muszę zapodkładować podkładem spawalniczym i sobie po prostu, jako że mam już wysokość, przykładam to sobie wtedy w taki sposób i spawam. Teraz po prostu sobie namaluję, gdzie będą dziurki, zrobię obrys
i zapodkładuję podkładem, żeby nie zabalować tych otworów, w których będę spawać. I pospawam i wam pokażę, bo później zdejmę tą reperaturkę, bo ona, jak widzicie, się trzyma na morsach po to, żeby wysokość się zgadzała. Tak więc, moi mili widzowie, mamy już tutaj półeczkę zrobioną. Przy okazji sobie to wysmarowałem podkładem do spawania po to, żeby to wyschło, nie? Na dziś koniec, już jest 23 prawie. Spawy sobie wyszlifuję, jak wyschnie ten podkład, żeby tutaj nie brudzić. No i podoba mi się to, nie? Teraz jest fajnie, bo już ta reperaturka będzie sobie miała na czym spoczywać i otworowo się ją do tego pospawa. Później tutaj ten podkład spawalniczy się w miejscach zgrzewów, spawów się wyszlifuje, to nie jest problem. Ale dobrze, żeby on sobie przez ten czas wysechł i będzie bardzo miło. I w kolejnej części postaram się już tutaj zacząć dorabiać te elementy w tejże części. To samo czeka drugą stronę po lewej stronie, czyli tamtą. Tak samo będzie tutaj zrobione. Tutaj z tej strony będzie tak samo zrobione. Na razie skupiamy się na tej części, bo jest tutaj o wiele więcej pracy. Także widzimy się w kolejnym odcinku. Niestety odcinek nie wyszedł dzisiaj, czyli w czwartek. Wyjdzie jutro. Za dużo pracy i się po prostu nie wyrobiłem. Także jeżeli chcesz więcej takich filmów, subskrybuj kanał, żeby być na bieżąco. Będzie mi bardzo miło, jeżeli też dasz znać w komentarzu, jak ci się takie filmy podobają, czego w nich brakuje lub może czego jest za dużo. Feedback, bardzo fajna sprawa, dlatego zachęcam was wszystkich do komentowania i do zobaczenia w następnym odcinku. Pozdro.